Z Martinem Chimiczem graliśmy 3 lata i o ile pierwsze 2 lata według mnie były bardzo fajnie, cały czas progresowaliśmy, jeśli chodzi o naszą grę, o tyle trzeci rok był już troszeczkę taki stagnacyjny, szczególnie na arenie polskiej, gdzie tak naprawdę zatrzymaliśmy podobne miejsca jak w latach ubiegłych. Co prawda może lepiej wypadliśmy na arenie międzynarodowej, bo fajne czwarte miejsce na Pucharze Świata w Malborku, 2 razy byliśmy w ćwierćfinalnych turniejach z cyklu Pucharu Świata, aczkolwiek nie ukrywam, że główną motywacją dla mnie był dalszy rozwój siatkarski. No wiedziałem, że w tym tutaj zestawieniu, czy też całej otoczce tak samo trenerskiej nauczyłem się już bardzo dużo, no ale żeby pójść o krok dalej potrzebuję nowego źródła wiedzy. No i stąd też głównie dobór Jarka Lecha, jednego z najbardziej doświadczonych zawodników na polskich plażach, najbardziej też utytułowanych. No i faktycznie, no, to jest taki rok, że czerpię bardzo dużo od Jarka i wydaje mi się, że moja gra indywidualna, jak i jako zespół funkcjonuje dużo lepiej. No już pandemia w ogóle dokończyła dzieła, a tak naprawdę zaczęło się też niefartownie, ponieważ pierwszy turniej, na jaki mieliśmy jechać, to miał być World Tour w Iranie. Tam niestety kilka dni przed World Tourem dosyć konfliktowa sytuacja militarna, o której pewnie większość słyszała na początku stycznia. Dlatego zdecydowaliśmy się odpuścić ten turniej z czystych względów bezpieczeństwa. No i potem faktycznie, z racji tego, że Jarek ma trochę mniej punktów w FVB, był problem, żeby jeździć na te World Tour jeszcze w lutym i w marcu. Tam na jednym turnieju byłem z Piotrkiem Jakiem w Kambodży. No a potem zaczęła się ta pandemia. No i o ile ta zima była jeszcze dobrze przeprowadzona, szczególnie pod kątem motorycznym, jak i takim ogólnym, ponieważ no, dużo żeśmy raz z Jarkiem rozmawiali, sam często spotkaliśmy na treningi gdzieś tam na hali z piachem. No później wiadomo, to zatrzymanie spowodowane pandemią. Mimo wszystko uważam, że na tle innych polskich par jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu pod każdym kątem, od mentalnego przez techniczny po motoryczny. No i stąd też chyba te dobre wyniki ostatnimi tygodniami. W poprzednich latach grałem z różnymi chłopakami. Ostatnie 2 lata byli to też młodzi, perspektywiczni zawodnicy. Zawsze chciałem właśnie zagrać z jakimś takim jednym z tych chłopaków i wyciągnąć go na wysoki poziom. No ale to nie zawsze się udaje, bo jednak przy tworzeniu drużyny, na stworzenie drużyny składa się wiele czynników. A tutaj z Michałem jak na razie bardzo fajnie wszystko się układa. Dogadujemy się w 100%, więc myślę, że będą dobre tego wyniki. No tak, teraz mamy jeszcze turniej w Białymstoku, Plaży Open. Chcielibyśmy potwierdzić naszą dyspozycję, czyli zakwalifikować się do pierwszej czwórki. Finał Mistrzostw Polski jest jednym z naszych celów w tym sezonie. Więc na tym finale również chcielibyśmy zagrać jak najlepiej, a następnie ostatni turniej chyba tego sezonu będzie to World Tour jednogwiazdkowy. W tamtym roku tak sobie zagraliśmy z łapanki i myślę, że nie prezentowaliśmy zbyt wysokiego poziomu. W tym sezonie Michał gra dużo lepiej, duży postęp zrobił. Mnie przy tym ciągnąc to do góry i motywując, więc myślę, że w tym roku powinno to lepiej wyglądać i wyżej mierzymy na pewno. A już siatkówkę halową grałem od 15 roku życia. Później zakończyłem przygodę halową i złapałem bakcyla plażowego. Sam trenowałem, sam grałem. Teraz już z racji wieku no, nie mogę poświęcić się zawodowemu, nazwijmy to, uprawianiu lub z większą intensywnością, więc w jakiś sposób tutaj wspieram chłopaków Jarka i Michała. Pomaga mi w przygotowaniach po prostu i startach w turniejach. Tak, Ghost Car zajmuje się, ma 3 filary. Pierwszy to jest zmiana koloru poprzez oklejanie folią. Drugi to jest autodetailing. Trzeci to jest zabezpieczenie lakieru foliami bezbarwnymi. Tak, w tamtym roku z Marcinem Końpą żeśmy jeździli po kilku turniejach. W tym roku też były mocne plany, nawet obóz w Brazylii 2-tygodniowy w lutym. No jak wszyscy wiemy, COVID skomplikował wszystkie plany, również i moje startowe, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Cieszę się, że mamy ten obóz tutaj w Warszawie, że możemy tutaj z chłopakami potrenować no, na Moncie, gdzie są naprawdę super warunki.
No i przygotować się do kolejnego startu już w Pucharze Polski teraz w Białymstoku w najbliższy weekend. Tak, zawsze to było jakieś moje takie skryte marzenie, żeby środki, pieniądze, które zarabiałem w firmie w jakiś sposób mógłbym też ulokować w sport. No akurat siatkówka jest mi najbliższa mojemu sercu, więc wybór był naturalny tak naprawdę. Dzień dobry Państwu. Odpowiadając na Twoje pytanie, z inicjatywą wyszedł sam Michał. W związku z tym, że zakończyłem współpracę z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej jako trener kadry żeńskiej do lat 18. Moja umowa dobiegała końca. Michał, wiedząc o tym, zaproponował mi współpracę i tak ambitnemu zawodnikowi nie mogłem odmówić. Znamy się już od dłuższego czasu i myślę, że ta współpraca była naturalną koleją rzeczy, ponieważ razem mieszkamy w Łodzi, mamy okazję razem trenować. W związku z tym, że miałem więcej czasu, od razu zaakceptowałem jego propozycję i pomogłem mu w przygotowaniach do sezonu, jak również w turniejach i w treningach między turniejami. W okresie pandemii jeszcze pracowałem w Szkole Mistrzostwa Sportowego w trybie zdalnym, także z Michałem w tym okresie pandemii nie widzieliśmy się zbyt często. Wiem, że z Jarkiem pracowali również zdalnie na odległość, także wiedzieli, nad czym pracują, mieli określone cele i systematycznie je realizowali. Po minięciu tej pandemii, jak tylko dowiedzieliśmy się, że granice są otwarte, ruszyliśmy na turnieje do Czech. Tam jest dosyć dobry poziom, wyrównany, bardzo dużo młodych zawodników prezentujących wysoki poziom. Także był to dla nas świetny okres przygotowawczy przed tymi turniejami w Polsce. No i tak naprawdę w tym okresie, późny czerwiec, lipiec, zaczęliśmy już systematyczną współpracę i na tym, co udało się Jarkowi z Michałem wypracować, bazowaliśmy przez resztę sezonu. Do tego ja dokładałem swoje cegiełki, pracując z Michałem indywidualnie i również na zgrupowaniach wspólnie z Jarkiem, wtedy, kiedy mieliśmy możliwość. Jeżeli Jarek przyjeżdżał do Łodzi, odbywało się to w Łodzi, natomiast najczęściej my jeździliśmy do Milicza i tam prowadziliśmy już te treningi z całą drużyną. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia z Danią, to stawiałem tam pierwsze kroki jako trener. Jest tam bardzo prężnie rozwijający się klub siatkówki plażowej, który działa przez cały rok. Jest to CPH Beach. Posiadają, do pewnego czasu były tam 4 boiska w dosyć słabych warunkach, natomiast te warunki się poprawiły, jeżeli chodzi o infrastrukturę, natomiast kosztem jednego boiska, także aktualnie są tam 3 boiska na naprawdę dobrym poziomie. Do tego wiem, że w tym roku doszedł tam Telebim i system kamer, także mają tam bardzo dobrze działający system wideoanalizy, który wiem, że już jest wdrażany w trakcie treningów. Także jest to bardzo rozwijający się klub i na pewno miałem tam świetne warunki, żeby szlifować swój warsztat trenerski. Miałem tam ogromne wsparcie. No już od 4 lat zajmuję się przygotowaniem motorycznym u sportowców. No i moja główna grupa sportowców to są siatkarze halowi, jak i plażowi. No a wiadomo, że to, co najbardziej ich interesuje, no to jest wyskok. Stąd też taki temat, ponieważ bardzo wiele osób do mnie pisało w temacie, że każdy chce zwiększyć wyskok i tak dalej. I ciężko mi było nawet dotrzeć do tych wszystkich osób, które swoje zapytania do mnie kierowały. No stąd też pomysł, żeby skonstruować coś od deski do deski poświęconemu właśnie zwiększaniu skoczności. Zdaję sobie sprawę z tego, że ma to taki system globalny, ale razem z kolegą Wojtkiem Pydlarzem, którym to otworzyliśmy, przeanalizowaliśmy dokładne potrzeby, no i też krok po kroku przeprowadzamy każdego zawodnika przez ten kurs, żeby nie musiał się zastanawiać, jakie ćwiczenie wykonać, jaki ciężar dobrać. Do każdego ćwiczenia są też podane filmiki, także no, tam osoba tak naprawdę po zalogowaniu się do tego kursu wie dokładnie, co i jak ma, i kiedy ma zrobić. No tak jak powiedziałeś, to 12-tygodniowy kurs, po którym zawodnik ma po prostu zacząć skakać wyżej. Wszystkie metody, które tam zostały wzięte, no pochodzą z mojego doświadczenia, no i z edukacji tych już kilkurocznej, zarówno od trenerów polskich, jak i zagranicznych. No tak naprawdę wszystko, co najlepsze, co sprawdziłem na sobie, zawarłem w tym kursie. No także tutaj podpisuję się po tym, że to jest dobry produkt i każdemu na pewno mogę polecić, niezależnie od stopnia zaawansowania, bo też podzieliliśmy ten kurs na 3 różne stopnie zaawansowania, żeby każdy mógł coś znaleźć dla siebie. No i tak dopiero wystartowaliśmy z tym programem, ale cieszę się fajną
fajnym zaciekawieniem ze strony siatkarzy, dlatego mi się wydaje, że to może być fajny produkt na rynku. Jeśli chodzi o siatkówkę halową, jak i plażową, no to ona przekroju nawet od zawodników plusligowych po gdzieś rozgrywki amatorskie. Tak naprawdę każdy, kto chce podnieść troszeczkę swoją skoczność, może na tym skorzystać. Wiadomo, że ten progres na pewno będzie większy u siatkarzy, którzy wcześniej nie mieli do czynienia za bardzo z przygotowaniem motorycznym, ale prowadzę też profesjonalnych sportowców i wiele z tych metod, które stosowałem u nich, są też w tym programie i faktycznie przyniosły na pewno kilka, ale nawet kilkanaście centymetrów wyskoku. Wiadomo, osób początkujących, no to faktycznie miałem już takie wyniki, że zwiększyliśmy od ponad 20 cm ten wyskok. Także oprócz ciebie i Jarka. Tak, Jarek tylko wygląda na 36 lat. Tak? To tak naprawdę z Robertem znamy się już dłuższego czasu. Tak naprawdę nie poznałem chyba bardziej zajaraną osobę zajaraną na punkcie trenowania kogoś. Sam jestem trenerem, aczkolwiek dla mnie największym dymbakcylem w siatkówce plażowej jest moja gra jako zawodnik, a Robert ma tutaj podobnie się tą siatkówką plażową jara, ale bardziej z roli trenera. Dlatego mi się wydaje, że to połączenie jest tutaj idealne, bo jesteśmy stricte ukierunkowani pod tą siatkówkę plażową. Wiem, że Robert ma bardzo duże doświadczenie, bo prowadził kilka lat naszą kadrę narodową. Wiem tak samo, że szkolił się w wielu tematach, dlatego tutaj wybór mógł być tylko jeden. A jeszcze prosiłbym Cię o parę słów. Jeśli chodzi o nasze przygotowanie do sezonu, to mamy tą świadomość, że wszystko jest w naszych rękach. Te wszystkie rzeczy organizacyjne, czyli między innymi, a nawet głównie wsparcie Damiana, no to jest taka rzecz, na którą moglibyśmy mieć dużo mniejszy wpływ i tak naprawdę no bez tego wszystkie nasze starania byłyby niczym, tak? Czyli tak naprawdę to jest ta cała baza, dzięki której my się możemy rozwijać, możemy trenować i możemy odnosić sukcesy i tak naprawdę no bez wsparcia Damiana, jak i innych sponsorów, które mamy, no ale to jest nasz główny sponsor, no prawdopodobnie nie osiągalibyśmy takich wyników na arenie polskiej międzynarodowej. No, oprócz naszego głównego partnera Ghost Cara wspiera nas wiele innych firm, m.in. Woda Pierrot, która oprócz wsparcia finansowego dostarcza nam wodę na trening, jak na turnieje. Wspiera nas firma The Rules, naszej bardzo dobrej koleżanki z plażówki Magdy Sad, która produkuje nam odzież. Są tak samo firmy z mojego rodzinnego miasta Przysuka, jak firma Lewiatan, pana Zbyszewa Cicierskiego, firma Dalmet, pana Marka Stanika. Czy firma Media Project Group, która też nas już wiele lat wspiera. No i tak właśnie dzięki wsparciu tym wszystkich miłym nam osób my możemy się rozwijać jako sportowcy.